Konkurs Architektura z energią jest przeprowadzany w ramach projektu pod nazwą Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim. To jest rzeczywiście przyszłość. Ja myślę, że rozwój OZE i instalowanie tych instalacji w ramach domostw, a z drugiej strony stosowanie super nowoczesnych materiałów, które są termoizolacyjne, które pozwalają na naprawdę minimalne zużycie energii, jest bardzo, bardzo dynamicznie rozwijającą się tendencją. Obserwujemy ją wciąż przecież w regionie. Celem konkursu na najlepszy obiekt energooszczędny w regionie oddany do użytku do końca 2013 roku jest wyłonienie obiektów architektonicznych charakteryzujących się wysokimi walorami estetycznymi oraz dbałością o środowisko naturalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz materiałów i rozwiązań mających wpływ na energooszczędność obiektu. Okazuje się, że tych budynków nie jest tak wiele, bo to, co w projekcie czasem wygląda na budynek o niskim zużyciu energii, okazuje się dość często w praktyce niezupełnie budynkiem o takim standardzie, jakbyśmy chcieli wiedzieć. Dlatego stosujemy bardzo ścisłe i bardzo ostre kryteria oceny obiektu i takim najważniejszym parametrem, który będzie decydował o przyznaniu nagród, to jest weryfikacja wartości obliczanych na przykład w świadectwie energetycznym z wartościami używanymi w eksploatacji obiektu. Waga tych elementów architektury i energii była jednakowa, po 10 punktów za każdy element można było uzyskać, czyli łącznie 20. Także tutaj mieliśmy specjalistów, którzy oceniali tą część energetyczną, a architekci oceniali architektoniczną, więc oba w jednakowym stopniu mogły zaważyć na werdykcie. Nagrodę otrzymuje dom jednorodzinny z funkcją usługową przy ulicy Swarzewskiej 26 w Bydgoszczy. Nazywam się Marek Jatkiewicz, jestem autorem projektu tego domu, ale jednocześnie właścicielem. Obiekt wyróżnia się pozytywnie na tle zabudowy istniejącej, jednocześnie bezkonfliktowo wpisuje się w nią swoją skalą zabudowy i podziałami w obrębie samej bryły. Jest przykładem dobrej, nieprzeciętnej architektury, zrealizowanej konsekwentnie w aspekcie zgodności założonej funkcji i formy. Budynek ma standard budynku pasywnego, tak niskie zużycie ciepła i energii jest skutkiem odpowiednich rozwiązań architektonicznych. Staram się równorzędnie traktować sprawy i architektury, i energooszczędności. Efekt końcowy mnie zaskoczył. Sięgając po konieczne świadectwo energetyczne, okazało się, że według obliczeń tak zwana energia użytkowa na ogrzewanie i wentylację spełnia warunek domu pasywnego. Nagrodę otrzymuje budynek usługowo-mieszkalny przy ulicy Nakielskiej 327 w Bydgoszczy. Nazywam się Małgorzata Schmidt i jestem autorką budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby służby zdrowia i mieszkanie właściciela. Budynek o rozczłonkowanej i zróżnicowanej bryle jest typowym przedstawicielem współczesnych trendów w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Spokojna, stonowana kolorystyka porządkuje całość założenia. W obiekcie dobrze wyeksponowano część wejściową. W budynku zastosowano rozwiązania instalacyjne wsparte odnawialnymi źródłami ciepła i energii, kolektorami słonecznymi oraz kominkiem. Inwestor i projektanci, zespół projektantów bardzo skrupulatnie podeszli do spraw energooszczędności, stosując bardzo dobre materiały na przegrody zewnętrzne. Jest tu zastosowany poroterm i 20 cm wełny mineralnej, najlepsze na tamte czasy materiały. I zastosowane są kolektory słoneczne na dachu dla podgrzewania ciepłej wody. Nagrodę otrzymuje budynek Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, ośrodek dydaktyczny. Nazywam się Anna Pawlicka-Zabojszcz, jestem architektem, autorem projektu termomodernizacji budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.
Ze względu na specyfikę zadania projektowego, rola architekta została ograniczona do zaprojektowania elewacji budynku poddawanego termomodernizacji. Poprzez zastosowanie oszczędnych środków osiągnięto odświeżenie wizerunku obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego formy i wyrazu architektonicznego zgodnego z pierwotnym projektem. Jeśli chodzi o aspekt termomodernizacji, po prostu zastosowaliśmy zarówno bardzo dobrą, mówiąc popularnym językiem, grubą izolację termiczną, również zostały wymienione wszystkie kaloryfery, zmodernizowana cała instalacja centralnego ogrzewania. I to spowodowało, że oszczędności energii po termomodernizacji były po prostu zauważalne, są zauważalne. Nagrodę otrzymuje modernizacja i adaptacja drugiego piętra i poddasza Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Nazywam się Piotr Kozie, jestem współautorem projektu modernizacji i adaptacji części Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Istotną zaletą ocenianego opracowania jest uszanowanie walorów architektonicznych obiektu zabytkowego w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych. Zaproponowana przebudowa pomieszczeń drugiego piętra i poddasza oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii istotnie poprawiających bilans energetyczny modernizowanej części Ratusza Staromiejskiego umiejętnie godzi rygorystyczne ograniczenia konserwatorskie i współczesne oczekiwania techniczno-użytkowe. W przestrzeniach ekspozycji zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła, co w znacznym stopniu zmniejszyło zużycie ciepła i energii do podgrzania powietrza wentylującego przy wzroście komfortu użytkowania. Ta nasza termomodernizacja polegała na tym, że spróbowaliśmy wyeliminować straty ciepła z budynku poprzez bardzo dokładne zaizolowanie od góry całego ratusza, bo z boków nie mogliśmy tego zrobić. I spróbowaliśmy wyeliminować inne straty ciepła, które pojawiały się w układach wentylacyjnych.